Przedostań się do wieży doktora Barisowa. Ja was witam w kolejnym odcineczku. Wujek Elvis gra Singularity. O tym biowzorze już mówiłem w poprzednim odcineczku. Mamy, tak wiemy, mamy w tym miejscu modyfikator. Ja jeszcze tu pochodzę. Dobra, to nas nie interesuje. Pozbieram jakieś potrzebne rzeczy. Już nic nie ma. Filmik oglądaliśmy poprzednio. Zaglądniemy po raz pierwszy do modyfikatora. Doktor Barisow może użyć technologii E99, którą uda ci się znaleźć do tworzenia ulepszeń UMC. Skorzystaj z tych stacji, aby ulepszyć swoje UMC. Tych stacji jeszcze nie mamy, ale mamy modyfikator. Użyj technologii do jest, wszystko wiemy. I mamy trzy różne dziedziny. Tak, wiemy. Jeszcze jeden raz. O, dziękuję. Możemy zmienić, ulepszyć wyposażenie UMC, czyli tego diabonga, którego mamy na ręce. I tu mamy strzelec wyborowy, zwiększenie celności wszystkich typów broni. Opłacalny byłby to zakup. Atuty UMC Impuls. Zwiększenie obrażeń zadawanych przez Impuls oraz zwiększenie siły. Ja już Impulsem w poprzednim odcineczku załatwiałem wrogu, więc wszyscy widzieli, jak to działa. Też przydatne. I atrybuty bohatera. Serce. Zwiększenie maksymalnego poziomu twojego zdrowia. Ulepszenie broni. Kup ulepszenie broni używając technologii E99. Na to nas niestety nie stać. Swoje serce możemy powiększyć o 4 jednostki, czterokrotnie, więc nasz pasek naszego poziomu życia wzrośnie. Ja kupię oczywiście serce. I kupimy sobie strzelec wyborowy. Tu na dole E99 zostaje nam 1170 technologii E99. A to by było na tyle w tym modyfikatorze. W prawym górnym rogu nam spada technologia A99, jak widać. I zostało 1170. Kolejny napis, Demichev, 55. Piłka, bow. Coś sobie tutaj ten ktoś wymalował. Oczywiście dowiemy się na końcu, kto to maluje wszystko. Zobaczmy jeszcze na dole. O właśnie. Tu już nic nie mamy. Pakiety medyczne, ale i tak mamy wszystko na fulla. A, czyli musimy iść na dół. Tam mamy jakiś kolejny modyfikator. 8 maja 53. Ponownie poddaliśmy testom moduł antygrawitacji. Testy zakończyły się niepowodzeniem. Tym razem obiekt testowy przebił się przez wzmocnioną podłogę. Iwan cudem uniknął zmiażdżenia. Szkoda, nie lubię go. Skurwy dziady. No faktycznie. Antygrawitacja im się tam nie udała. Mamy aparatury, technologia. W tym miejscu możemy się dozbroić bądź ulepszyć broń. Jak widzicie, na przykład ulepszony magazynek, przeładowanie, ale to o tym już mówiłem. Do Valkyrie mamy fuj naboi. Ale generalnie dokupimy sobie jeszcze ulepszony magazynek. I mamy Volksa. Do Volksa kupimy sobie kulę. A, zostanie 940 technologii UMC. UMC technologii E99. Stop. Mam nadzieję, że nas tu... O! I tu jest właśnie ulepszenie samego UMC. Zobaczcie, jak to znowu kapitalnie będzie wyglądało.
troszeczkę nam stuningowali. Grawitacja. Naciśnij E, aby podnieść obiekt za pomocą pola grawitacyjnego. Naciśnij lewy przycisk myszy, aby rzucić obiektem. I dodało nam to grawitację. O właśnie. Do naszego UMC. Już tu słyszę jakiś dziabongów, skurwydziadów. Zmień przeszłość, zmień teraźniejszość. Daję do myślenia, niemalże od początku gry. O to chodzi. To nie ma być tylko sama strzelanka, tylko również gra z akcji, z zajebistą fabułą i również do myślenia. Coś my tu jeszcze mogliśmy zrobić. O, tu gdzieś to było. Aha. Ale nam się tu zestarzał obiekt bardzo szybko. Biowzór. Co tym razem znaleźliśmy? Udało nam się odkryć żelazne płuco, pozwala na dłuższe wytrzymywanie oddechu pod wodą. No. I takie rzeczy będziemy sobie znajdować powolutku. Fuck. A już dygam wora centralnie. A i ta antygrawitacja w tym UMC troszeczkę właśnie przypomina tą Gravity Gun z Half-Life'a. Więc stąd też wiele właśnie wspólnych cech, nie tylko z Wolfensteinem, z You Are Empty, ale nawet właśnie z Half-Life'em. Taki klimat też również jest troszeczkę i jakieś elementy ma Half-Life-sowskie, czy jak to mogę powiedzieć. A nie wiem, czy to potrzebnie zniszczę cały czas, czy nie. Kolejny biowzór, nie, schemat UMC. Plany wyposażenia UMC, udało nam się, przepraszam, odkryć osłonę. Używając pakietów medycznych, szybciej odzyskasz zdrowie, jeśli nie będziesz biegał. No, mamy to w modyfikatorze, super. No, tu jest takich kilka zagadek logicznych na myślenie, właśnie zniszcz to, przenieś to, zrób to, żeby zrobić co innego, o właśnie. Niczym w Half-Life'ie, bo w You Are Empty na przykład tego nie było. Te dźwięki w ogóle dookoła. Normalnie. Normalnie można się posrać. Marisow nam wysłał wspólnego przyjaciela. Oczywiście chodzi o. Gnoju pierdolony. To nie do was. To do tego... Tego tutaj. Ja pierdzielę, ale ja się spinam.
Znowu mi tu zafundują niezłą strzelankę. Tam jest. Ty gadzie pierdolony. Zajebiście szybkie są. Trzeba na nie uważać i to... I to konkretnie. Ale nafaszurujemy ich, kurwa, ołowiem z Volksika. Tylko niech tu któryś... Kapitanie, musisz odnaleźć windę, którą dostaniesz się na górny poziom budynku administracyjnego. Pozostałe drogi są zablokowane. Luzik, odszukaj windę. Dobranoc. Karaluchy pod poduchy. A szczypawki do zabawki. O, skubany, walka na beczki. A ty, cwaniaku. Kurwa. Pierdolone. Co się, gnoju, patrzysz? Kurwa mać. Ajajajajaj. Pierdolone padalce. Zobaczcie, tu się faktycznie można pospinać. Nawet na najłatwiejszym poziomie trudności. Nie wiem, czy mówiłem, ale gram na najłatwiejszym poziomie. Ty pizdo nie myta. Pierdolony. Ale tak sądziłem, że coś jeszcze się może wydarzyć. Póki gra muzyka, to jest normalnie, może być gaz do dechy. Ale ja to w ogóle wszystko bezsensownie zrobiłem. Wyprzytykałem się z mnóstwa amunicji. Odszukajmy tą windę, zajebane. Jeszcze ich tam gdzieś słychać. Nie cierpię tego nowego mleka, które podają w kawiarni. Jest pomarańczowe i świeci się. Po jego wypiciu czuję się starszy, a ciastka po zanurzeniu rozpadają się w pył. Czy to jakiś kurwa kwas chyba pił, a nie mleko? Robi wrażenie.
Dobra, na górę. Fajnie ich rozczłonkowywuje, te potwory. To już widać od pierwszego odcinka. A, teraz trupor znikł. Nie wiem, czego to zależy. Może od karty graficznej na moim laptopie, albo od ustawień, nie wiem. Nie wnikam. Nie zmienia faktu, że i tak to klimat mroczny, taki zajebisty. Fuck! Postarzanie. Korzystając z UMC możesz postarzyć przeciwników. Naciśnij Q, aby postarzyć Zeka. Zmuszając go do przemieszczenia się pomiędzy różnymi fazami, co spowolni go ruchy. No i bardzo dobrze. Coś ty tu miał. Takie miałeś dziwactwa. Musisz wjechać windą na wyższe piętro. Luz, bluz. Damy radę. Zaczynam zapominać. Minęło tyle czasu. Boję się, że się kiedyś wygadam, o co chodzi z tymi napisami. Czy kiedyś się muszę wygadać, ale byle nie teraz. Naboje. To, co potrzebne. Pakiet medyczny nam nie będzie potrzebny. Baterie, fiolki do UMC też nam nie będą potrzebne. Tu mamy windę, cel ukończony. Jeszcze sobie sprawdzę. A, tu było UMC, dobra. No, dosłownie jak Gravity Gun z Half-Life'a. Jedymy. O kurwa, a to co? Pierdolony. Ja bym prosił o jakiegoś save'a. Dobra, poszedł. Poszedł na szczęście. Aj, przyjdzie nam się zmierzyć z tym dziadostwem. Proszę czekać, zapisywanie gry. Ja nie wiem, czy to zbieram, jak i tak mi się nie zapisze. Ja bym chciał oczywiście zaprosić Was na kolejny odcinek z serii Wujek Elvis gra w Singularity. Tymczasem to byłoby na tyle. Trzymajcie się. See ya!